To efekt kulminacyjny, końcowy. Państwo zobaczą tej naszej budowy, gdzie Angela szykuje, proszę Państwa, ogromny, ogromny bunkier dla swojego Adolfa. Zapraszamy, proszę Państwa. Tutaj już pomidorów nie będzie sprzedawała, ani żadna tam jakaś żydóweczka, ani żadna jakaś tam. Bo Straż Miejska Państwowa bardzo skrupulatnie, proszę Państwa, sprawdza te tereny, czy tu kto nie stoi, czy tu kto nie sprzedaje, tam jakoś. Ale jeszcze pójdźmy, wejdźmy w Igańską ulicę i zobaczmy, tam nawet do kościoła, do zakonnicy przychodzi taka czarne włosy, siedzi i ona bierze ciuchy od zakonnicy z kościoła rzymskokatolickiego, no bo tylko taki tu raczej w Moherowej Warszawie jest i sprzedaje sobie ciuchy. Także tu pięknie te tramwaje przejeżdżają, a za nami jaki jeszcze handel jest. Tu krzyki, krzyki, bo to wiecie Państwo, pracownicy to oni tak krzyczą i prawie na każdej budowie, ja wiem kto to pracuje, no to przyjeżdżają, no ale to muszą być też specjaliści ze wsi do wsi. Także proszę Państwa, no nie dość, że niektórzy tu z Warszawy do Warszawy jako ze wsi do wsi przez wieś jeżdżą. Zapraszamy. No nie ma tych artystów, no bo Socha powiedziała, że tu w Warszawie to są takie baby, które są tak skrupulotne, są tak ambitne i zawzięte. I moherowe, i te różne żydowskie przecież też maści, że one nie ustąpią na 5 groszy. Nie ustąpią. Nie ustąpią, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I dlatego one nie są artystki, bo my o artystach, my o artystkach.